Nazywam się Jarek. Mam 21 lat i 623 znajomych na Facebooku. Mniej niż 1% tych ludzi mógłbym nazwać przyjaciółmi, z którymi utrzymuję stały kontakt. Części z nich w ogóle nie znam. Niektórych znałem kiedyś, a jeszcze inni nie chcą znać mnie obecnie. I wiecie co? Nie ma w tym nic oryginalnego. Cześć! Zaczynając tego vloga, próbowałem czegoś standardowego. Nie wychodziło. Próba za próbą, wyjaśnienie wam tego, że robię go dla was, kimkolwiek w danym momencie wy nie jesteście, kończyło się fiaskiem. Doszło nawet do tego, że najlepiej według siebie wypadałem w momentach, kiedy to speszony kolejnym zająknięciem się odwracałem wzrok od kamery, co jakiś czas rzucając mięsem pod nosem. Tak, wtedy było najlepiej. Ale znalazłem swój błąd. Niepotrzebnie kłamałem od samego początku. To nie jest vlog dla was. Wszystko, co tutaj się znajduje, robię w pierwszej kolejności dla siebie. Nie mam żadnej misji poza tą, żeby być lepszym w tym, co chcę robić. Zainspirowany filmami Krzyśka Gonciarza zacząłem tworzyć timelapsy. Zagłębiając się w twórczość Dema, próbowałem rysować komiksy i moim zdaniem świetnie, i to nie dlatego, że jestem w tym świetny, bo nie jestem, ale wreszcie zacząłem coś robić. I oczywiście, na początku będzie źle, ale bardzo spokojnie mi to przychodzi, bo wreszcie będę miał bazę, na której będę mógł zacząć się uczyć. I oczywiście świetnie byłoby, gdyby ktokolwiek chciał to oglądać, ale doskonale wiem, że początki będą ciężkie, słabe i nieudolne. I na pewno nikt nie będzie chciał. Ale mam tych kilku przyjaciół, którym zależy na mnie na tyle, że rzucą okiem. I może im się to nie spodobać, mogą nawet napisać, że mam dać sobie spokój, ale mimo to, mimo każdej porażki, raczej znajdą się dwie osoby, które i tak z tej ciekawości zajrzą. I to jest jedyne dla was, jakie szczerze mogę przyznać. No bo kiedy robisz coś, co obserwuje ktoś więcej niż ty, to głupio dać dupy i przestać. Co nie?